Był to ponury, zimowy wieczór, czas kryzysu dla całej ekwestrii. Większość prężnie rozwijających się małych sklepików splajtowało. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego może nadejść i to jeszcze z taką siłą w najpiękniejszym okresie dla kucyków. Nadchodząca wigilia rozgrzanych serc prawdopodobnie będzie skromniejsza dla wielu rodzin. Największy ruch miały Lombardy, gdzie sprzedawano pod zastaw wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Ci, którzy je prowadzili, byli okrutni w tym czasie niskie ceny kupna dołowały klientów, lecz niektórzy nie mieli większego wyboru, jak zastawić coś, by otrzymać choć garść bitów na samo przeżycie. To był bardzo ciężki okres. Lombard w Canterlot słynął z tego, że skubał wszystkich swoich odwiedzających, choć dzięki przedmiotom sam właściciel tego przybytku napełniał swoją sakwę bitami, albo czekał, gdy ceny pójdą w górę. Dla niego radością było kupienie czegoś za psi grosz, dla innych zaś szansą na przeżycie i niedopuszczenia do biedoty. Dzień przed samą Wigilią, tuż przed zamknięciem, do komisów kroczyła zakapturzona klacz. Rozglądała się po wspaniałościach, jakie posiadał właściciel, oszkubawszy swoich poprzednich klientów. Gdy kasztanowy jednorożec spojrzał na nią, lekko zmrużył swe oczy. Jej płaszczyk był brudny, podarty, ale ukazywał biały pyszczek. Słucham! odezwał się beznamiętnie. Nie oczekiwał od niej czegokolwiek drogocennego. Chciałem coś sprzedać. Klacz szepnęła cicho. Jej głos, choć ładny, drżał. Nie wiadomo czy z zimna, czy ze strachu przed tym miejscem. Miała przy sobie mały, czerwony woreczek, spoglądała na niego co chwilę, pociągając nosem. Było tam coś dla niej bardzo ważnego. Niechętnie rozwinęła linkę i położyła na blad piękny, czerwony rubin w kształcie serca. Właściciel aż otworzył oczy, widząc to cudo. Cięgnął po karatomierz i dokładnie badał wartość klejnotu. Trwało to długo, lecz w końcu odłożył urządzenie i zagwizdał przeciągle. Kochana, to jest prawdziwy Rubin. <grytanie> Uradowany odłożył kamień, otwierając przy tym swoją kasę. Dam za niego. Sto bitów. Młoda klacz aż otworzyła pyszczek. Coś tak dla niej wartościowego, coś tak wspaniałego było warte jedyne, marne sto bitów? Próbowała negocjować. Proszę, to jest najcenniejsza rzecz, jaką mam. Załkała cicho, błagając przed nimi kopytkami. Sprzedawca ujrzał jej śliczne, szafirowe oczy i wystające loczki. Westchnął ciężko. Skoro jest to dla ciebie tyle warte, dlaczego chcesz to sprzedać? Zapytał. Choć zamilkła. Klacz spoglądała na Rubin z nostalgią, wspominała osobę, od której go dostała. Jednak szybko te obrazy znikły, gdyż ktoś na nią czekał, ktoś dla niej ważniejszy niż sam Rubin. Bo mam siostrę i chciałam, by ta wigilia była jak wszystkie inne. Nie chcę pokazywać, jak bardzo mi już nie idzie, jak moja pasja wygasła. Do tego jeszcze kryzys i niestety brak pieniędzy na cokolwiek. Tłumaczyła z głową spuszczoną w dół. Sam właściciel słyszał to już wielokrotnie. Miał żonę i córkę, które musiał utrzymać. W tych ciężkich czasach nie mógł sobie folgować. Spojrzał na kalendarz. To właśnie jutro była wigilia. On sam miał wielkie plany, by zrobić ją jak należy, by jego córeczka otrzymała bardzo piękny prezent. A ten Rubin doskonale się do tego nadawał. Posłuchaj, dam dwieście. Odparł, wyliczając należną kwotę. Klacz już nie próbowała negocjować, poddała się natychmiast. Dla niej też każdy pieniądz był ważny. Kasztanowy jednorożec zawinął worek i postawił go na tacce, przysuwając do białej klaczy. Jak sama mówiłaś, jest kryzys. Naprawdę ci współczuję, ale sam nie mogę inaczej. Rozumiem. Odparła, magią sięgając po sakiewkę. Wychodziła powoli, rozglądając się. Ostatni raz spojrzała na piękny prezent, który musiała oddać, by mieć co jeść. Co kupić swojej młodszej siostrze. Wesołej Wigilii. Wzajemnie. Odparł, chowając Rubin pod ladę. Klacz zamknęła cicho drzwi, a właściciel westchnął ciężko. Wesołych. Klacz przysiadła przy latarni, obserwując przechadzające się kucyki. Zdjęła swój kaptur i spojrzała na sakiewkę, roniąc łzy. Zrobiła to, bo musiała. Nie było innego wyjścia. Jednorożec przypomniał sobie o małym smoczku, który jej to dał. Nie wiedziała, jak spojrzeć mu w oczy, gdy go spotka. Ten prezent był od serca. Dla niej. Przepraszam, spajki. Zaszlochała, kryjąc pyszczek w kopytkach. Wybacz mi.